kolejny świetny wyścig. Szachy na torze w Grudziądzu. Przed Kasprzakiem już, ależ się przyczaił i wyszedł z mała, a teraz Kasprzak podnębiony, a Żagar jest na prowadzeniu. Gol obchodzi po małej. Co teraz zrobią? Kasprzak znowu odzyskuje prowadzenie gola! Ależ wyścig! Ależ historia! Konta idzie dobrze, brakuje dla niego miejsca. Nie szedł dobrze, przegrał, jak podejrzewałem, start Fredrik Lindgren. Idzie Holta niesamowicie! Gori, Łaguta, teraz wszystko się rozstrzygnie. Hapele dobrze jedzie, ale wypchnie go Dudek, a tutaj Żagar tam gdzieś wywoził. 5-1 dla Falubazu na razie, ale Grisza wjeżdża w krawężni. Ależ emocje, ależ fantastyczna sytuacja. Gdzie jest Hampel? Prześlizgnął się po krawężniku, ale nie przyjechał. Takie odnoszę wrażenie. Żagar czy Łaguta? Na razie Łaguta przedarł się. Na razie jadą 2 punkty do Lublina. Co wymyśli Żagar? Dudek szprycuje, dobrze spowalnia. Żagar znowu atakuje, dociska Grigoria Łagutę. Dudek gdzieś tam ucieka. Szeroko tam do bramy. Hampel się podłącza. Co wymyśli Żagar? Kto tutaj popełni najmniejszy błąd na ostatnim okrążeniu? Na razie 4-2 dla Falubazu, ale punkty jadą do Lublina. Ostatni atak. Żagar pójdzie na dużą. Łaguta bliżej. Żagar, Łaguta. Tak jest. Zwycięstwo Motoru Lublin po pasjonującym spotkaniu. Że też tam odetchnie się na tym nasypanym mocno żużlu Andersen, który teraz wjeżdża przed Bacelora, będzie remisem meczu. Stracą bonusa Bacelor, zrywa się piękną długą prosto do walki. Andersen wejdzie tam pod płot. Andersen, Bacelor, co zrobi Thompson jeszcze z Tangatem? Ostatnie okrążenie. Ludzie tutaj zamilkli. Jeszcze wygra to Łódź, bo Bacelor spadł na ostatnie miejsce. Nie spadł, jednak będzie remis. Tangate tego nie utrzymał. Co zrobi teraz Thompson? Co tu się dzieje? Jednak remis, proszę Państwa. Ależ mecz. Holder, zewnętrzne, granatowe nakrycie głowy Jarosława Hampela. I to jest właśnie rakieta! Tak jest! To jest ta rakieta. Holder na dłużej. Zasypany, zakopany Hampel! Hampel na czele. Co teraz zrobi Holder? Pamiętajmy, że jego punkty liczymy podwójnie. A więc jeszcze nie wiemy, co zrobi Holder. Uratował się tutaj przed złamaniem obojczyka. Sięgają Zenitu, dobre wyjście, no właśnie, idzie po dłużej teraz, ach, 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 Toruń, KS Toruń, proszę Państwa, ależ to rozegrali, fantastycznie, Ty Łofin ten przed chwilą mówił, damy radę, 3 punkty, damy radę, ale na razie na prowadzeniu Chris Holder, a w czerwonym kasku za jego plecami Jason Doyle. No i teraz co może się wydarzyć? Może zaparkować na bazie, bo Doyle wyprzedzony teraz przez Taja Wofindena, ale Doyle odzyska, nie odzyska, będzie remis, ależ fantastyczna sytuacja. Co zrobi Doyle? Co zrobi Wofinden? Patrzymy, ależ teraz wypadek, straszny motocykl na trybunach, uciekają tam kibice, ależ tragedia, ależ dramat w Toruniu, mogło tam dojść do bardzo poważnych historii. Proszę Państwa, co tam się stało? Złamana rama. No i wielki finał, Biersa i Bunino, Kielczon, Hampel, świetnie jedzie Jarek, no i co teraz zrobi? Dobra prędkość, teraz będzie naokoło, zaatakuje tam AJ-a, czyżby AJ drugi, Hampel, ale teraz do krawężnika, on jeszcze powtórzy taką piorunującą akcję, on jeszcze tego AJ-a nam tutaj przywiezie za plecami, a jak wyjechał AJ do potu, ale Jarek się nie poddaje, Jarek jeszcze go zaatakuje, Andreas Jonsson, on już tutaj triumfował w 2006 roku, ale dzisiaj jest w poważnych opałach, on jeszcze będzie za chwilę w tarapie.
siedzi mu na kole. No i teraz nie może Johnson popełnić najmniejszego błędu, jak czujny, jak twardy będzie tutaj Jarosław Hampel. Jedzie teraz śladem, gdzie wiedzie. Ach, troszeczkę chyba zabrakło pomysłu, ale teraz jeszcze piorunujący atak Hampela na ostatnim wirażu. Duża, 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 szaleństwo! Hampel! Co zrobił na tym ostatnim wirażu? Szaleństwo przed telewizorami! No i smutne miny szwedzkich kibiców!